miejsca również chciałbym bardzo serdecznie przywitać naszych gości, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejsze powiatowe święto plonów. Wśród gości są m.in. wiceminister pan Kazimierz Smoliński, jest razem z nami senator Rzeczpospolitej Polskiej pan Leszek Czarnobaj, a także mnóstwo znakomitych gości, którzy przyjęli zaproszenie na nasze dzisiejsze święto. Witam mieszkańców, a przede wszystkim rolników, bo przecież to święto dożynkowe jest dla nich. Witam jeszcze raz wszystkich Państwa i dożynki uważam, dożynki powiatowe Miłorazu 2016 uważam za otwarte. W dniu dzisiejszym oczywiście rozpoczęliśmy ceremoniał dożynkowy zgodnie z tradycją uroczystą mszą świętą w kościele świętego Michała Archanioła w Miłoradzu, następnie korowód dożynkowy wraz z orkiestrą dętą z Nowego Stawu przemaszerował na teren rekreacyjny przy ulicy Szkolnej, który jest areną zmagań artystycznych, zmagań gmin podczas tegorocznych dożynek i wydaje mi się, że program, jaki przygotowaliśmy na dzisiaj, jest bardzo atrakcyjny, wpasowuje się w oczekiwania mieszkańców powiatu zarówno pod względem muzycznym, jak i pod kulinarnym. Całe Żniwa to była taka pogoda jak dzisiaj i dlatego dzisiaj też taka pogoda jest, aby kojarzyło nam się, że te ciężkie w tym roku żniwa mają się ku końcowi i dlatego z całego serca dziękuję za to wszystko, czego dokonaliście, bo to była dzisiaj w tych czasach, w tych dniach, ze względu na pogodę trudna rzecz, jeśli chodzi o zbiory. Przyroda, otoczenie polityczne, wszystko czasami mają wpływ. Myślę, że generalnie możemy być zadowoleni z plonów. To jest tak, ten rok był bardzo ciężki dla rolników. Tak naprawdę zaczęło się od wymarznięć i od szacowania szkód. Wszyscy zastanawialiśmy się, co z tego tak naprawdę będzie. Czas pokazał, że nie jest najgorzej, żuławy jak zawsze się obroniły. Z rozmów z rolnikami wynika, że plony nie są najgorsze, nie są to rekordowe plony, niemniej jednak nie ma na co narzekać i jedyne, co mogę tylko rolnikom życzyć, to takich albo jeszcze lepszych. Dożynki to święto polskiej wsi, jednoczące mieszkańców regionu. To święto, które ukazuje wielopokoleniową tradycję i kulturę zakorzenioną w naszych domach, w domach polskich rodzin. Dożynki są najważniejszym świętem polskiej wsi, wpisanym w tradycję polskiego rolnictwa i właśnie w tym czasie należy się radować oraz przekazać następnym pokoleniom szacunek do ziemi, która nas żywi oraz tę piękną tradycję. Dożynki zawsze były podsumowaniem dla rolników. Tak się stało i w tym roku. Cieszę się, że to akurat w gminie Miłoradz. No i troszkę pogoda może nam tutaj psuje szyki, ale mimo wszystko naprawdę jestem pod wrażeniem i wystawców, i sołectw, i gmin. Wszystkim bardzo gratuluję i dziękuję za to, że w taki właśnie godny sposób żegnamy to lato i bawimy się po prostu na dożynkach. Życzę Wam na następny rok jeszcze lepszych plonów, a dzisiaj udanej zabawy i podsumowania całej ciężkiej Waszej pracy. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Thank you.
Kierowcy Dożynkowy z prawem wejścia do konkursu powiatowego dla zwycięskiego wieńca. Voucher na kwotę 500 zł. Koszul pomników oraz dyplom za zajęcie pierwszego miejsca dla gospodarzy. Zobacz swój oraz! Osobę reprezentującą gminę Miłoraz do odbiór jest razem z nami pani przewodnicząca Rady Gminy Miłoraz Dominika Wróbel oraz członek Rady Sołeckiej. Gorące brawa dla zwycięzców konkursu gminnego. No w tym roku zaprosiliśmy mieszkańców powiatu malborskiego do udziału w czterech konkursach. Pierwszy konkurs, który się odbył, to konkurs na szczeblu gminnym na wieńce dożynkowe gminy Miłoraz. Oczywiście najlepszy wieniec gminy Miłoraz reprezentował także gminę Miłoraz w konkursie powiatowym. No i ku mojej uciesze okazało się, że awansował na etap wojewódzki i to właśnie wieniec przygotowany przez gminę Miłoraz okazał się najpiękniejszym wieńcem powiatu malborskiego w dzisiejszym konkursie. Zaprosiliśmy również mieszkańców do udziału w konkursie na chleb dożynkowy. Tutaj również ogromne zainteresowanie. Ta nagroda powędrowała do gminy wiejskiej Malbork, podobnie jak nagroda za najpiękniejsze stoisko promocyjne. I tutaj muszę powiedzieć, że jesteśmy ogromnie zaskoczeni, ponieważ naprawdę gminy stanęły na wysokości zadania i w tym roku jest bardzo kolorowo, można smacznie zjeść i naprawdę nie spodziewaliśmy się aż tak wysokiego poziomu w tych konkursach. Rozpoczęliśmy od występu podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach, którzy w dniu dzisiejszym zbierają na swoje cele statutowe, prowadzą loterię fantową. Chcieliśmy ich w ten sposób wypromować. Na początku, na inauguracji naszej imprezy zagrała Nowostawska Orkiestra Dęta. Dzięki uprzejmości pana burmistrza miasta i gminy Nowy Staw Jerzego Szałacha oraz naszych przyjaciół z Nowego Stawu, z Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki mogliśmy gościć dzisiaj Orkiestrę Dętą, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Dało to pozytywny aspekt naszej imprezie i pięknie muzycznie ubarwili jej początek. W tej chwili na scenie grupa Marakuja, która zaprosiła mieszkańców powiatu malborskiego na muzyczną podróż dookoła świata w pięknych, kolorowych strojach, ciekawe choreografie, ciekawe wokalistki, które przywiozły nam dzisiaj troszeczkę słońca i energii, a później bawimy się w klimacie disco, debiutujący na scenie muzyki disco polo formacja Lecimy, gwiazda wieczoru grupa Ekstazy, której utwory znają miliony Polaków, no i oczywiście na koniec zabawa taneczna z zespołem Witek Band. Beata Powolny i Bernadeta Burszta. Jesteśmy z zespołu Marakuja. Krótko o programie artystycznym przygotowanym na dzisiejsze dożynki w Miłorazu. Mamy bardzo różnorodny program, różne przeboje z różnych lat. Są to przeboje właśnie polskie, zagraniczne. Będzie na pewno się dużo działo, będzie kolorowo, będzie dużo tańca. Do każdej piosenki mamy układ taneczny. Odpowiednie stroje do tego przygotowane. Także będzie i samba brazylijska, i trochę orientu, taniec brzucha. Tak naprawdę będzie barwnie i kolorowo, tak żeby każdy coś znalazł dla siebie w tym programie. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że możemy być gospodarzami dożynek powiatowych w tym roku. Myślę, że dożynki mają bardzo bogaty program i kręcą się, myślę, że bardzo dobrze, ponieważ o czym świadczy frekwencja ludzi, która jest. Niemniej jednak troszeczkę aura pogodowa nam dokucza, ale jak już pokazują inne spotkania naszych mieszkańców, nie straszna im pogoda i zawsze dopisują. Thank you.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu staroście Mirosławowi Czapli, że to właśnie my w tym roku jako gmina Miłoradz mogliśmy być gospodarzami dożynek powiatowych. Chciałbym podziękować wójtowi gminy Miłoradz, który zawsze przychylnie patrzy na inicjatywy Ośrodka Kultury i Sportu i widzi potrzebę organizacji ciekawych wydarzeń, zróżnicowanych pod każdym względem. I dzięki właśnie między innymi zaangażowaniu władz samorządowych powiatu i gminy Miłoradz udało się dzisiaj taką imprezę przygotować, ale w sposób szczególny chciałbym podziękować sponsorom, których w tym roku jest naprawdę bardzo dużo, nie wymienię każdego z osobna. Myślę, że stosowne podziękowania trafią do firm, przedsiębiorstw, osób prywatnych drogą pocztową i też staramy się o nich wspominać ze sceny, natomiast jest to kilkanaście przedsiębiorstw z terenu powiatu malborskiego i nie tylko, którzy przekazali na tą imprezę zarówno środki finansowe, jak i wspierają nas logistycznie i z tego miejsca chciałbym im bardzo gorąco podziękować, że widzą potrzeby wspierania tego typu działań, bo jest to również bardzo motywujące dla nas, dla organizatorów. Panie dyrektorze, czego chciałoby się życzyć rolnikom z okazji święta? No myślę, że przede wszystkim dobrej pogody, bo niestety pogoda, którą mamy podczas tegorocznych dożynek powiatowych, jest podobna do tej pogody, którą mieliśmy w trakcie żniw i myślę, że jest to pogoda niesatysfakcjonująca dla rolników, zarówno na żniwa, jak i na obchodzenie powiatowego święta plonów, chociaż słyszałem dzisiaj, że dobrze, że pada, bo rzepak, wszyscy ci, którzy mają rzepak, oczekiwali na deszcz, zatem są też jakieś plusy, także życzę rolnikom dobrej pogody, również tej pogody duchowej, no i przede wszystkim dobrej zabawy, aby mogli bawić się zawsze tak jak dzisiaj w Miłoradz. Serdecznie pozdrawiamy telewidzów telewizji regionalnej.